Jeśli nasze siły powietrzne znalazły ciała kosmitów, nie powiedziano mi o tym, a chciałbym to wiedzieć. Czy wojskowi ukrywali tajemnicę UFO przed prezydentem? Ciągle słyszy się o latających spotkach. Co głównodowodzący wie o istotach pozaziemskich? Zagrażali nam kosmici. Czy Stany broniły się kiedyś przed UFO? Od czasu II wojny światowej wszyscy prezydenci stawali wobec zagrożenia, jakie stanowiły niezidentyfikowane obiekty latające. Jakie są dowody, że akta UFO w Białym Domu zostały otwarte? Akta UFO. UFO i Biały Dom. Prezydent Roosevelt. Rankiem 25 lutego 1941 roku, dwa miesiące po ataku na Pearl Harbor, prezydent Franklin Delano Roosevelt spał w Białym Domu. Prawie 5000 kilometrów stamtąd, na zachodnim wybrzeżu Stanów, niezidentyfikowany latający wróg naruszył granicę. Plamka na monitorze radaru wywołała chaos. Radiooperator odebrał raport i zawiadomił dyżurnego sierżanta. Sierżant zarządził alarm. Z początku zapanował chaos, ale po pierwszym szoku żołnierze zajęli wyznaczone pozycje. Włączono reflektory, a załogi dział były gotowe odeprzeć wroga. W ciągu minut wybrzeże południowej Kalifornii rozbłysło światłami reflektorów i seriami ognia przeciwlotniczego. Tej nocy wystrzelono 2000 pocisków. To była bardzo głośna noc dla miasta przywykłego do spokoju. Gdy uruchomiono obronę, zapanował zamęt. Nikt nie wiedział, gdzie jest wróg. To do dziś wielka tajemnica. Weterani przysięgają, że widzieli tej nocy samoloty. Oficerowie, że w powietrzu nic nie było. Cywile, że widzieli statki powietrzne. To wciąż zagadka. Wojsko twierdzi, że mogły tam być jakieś samoloty, ale nie wiadomo, czy amerykańskie, czy też japońskie. Ja myślę, że to było UFO. Jeśli chcecie, żebym powiedział, że to małe, zielone ludziki, nie potwierdzę tego, ale to był niezidentyfikowany obiekt latający. Kanonada trwała prawie godzinę, ale o świcie okazało się, że szkody poniosło tylko Los Angeles. Okoliczne obszary były zasypane odłamkami pocisków. Z nieba sypał się grad żelastwa. Media zareagowały jak zwykle w takich wypadkach, chcąc podnieść nakład gazet, więc może te historie są przejaskrawione, a może nie. Po LA krążyły pogłoski, że samoloty startowały z japońskich łodzi podwodnych, co zupełnie nie ma sensu. Naoczni świadkowie zeznali, że te maszyny unosiły się nad ziemią. Na jednym zdjęciu widać statek powietrzny w świetle reflektorów, który nie przypomina żadnego znanego wtedy samolotu.
Do prezydenta Roosevelta w Waszyngtonie dotarły relacje o szczątkach maszyn. Zadanie powierzono generałowi George'owi Marshallowi, szefowi sztabu Departamentu Wojny. List Marshalla to jeden z najdziwniejszych dokumentów dotyczących tego wydarzenia. Mówię o 15 samolotach poruszających się z prędkością do 300 km na godzinę na wysokości od 2,5 do 5 km. Żadnych bomb, ofiar ani amerykańskich samolotów wojskowych w powietrzu. To nie ma sensu, skoro Japończycy przybyli z tak daleka. Przy tylu samolotach musiałaby spaść choć jedna bomba. Nikt nie miał pewności, jak zareagował Roosevelt na wiadomość, że wojsko zaatakowało UFO. Prezydent przekazał tylko notatkę służbową do sekretarza wojny Stimsona. Polecił Stimsonowi dowiedzieć się, kto odpowiada za powietrzne systemy alarmowe i czy uruchomił je ktoś nieupoważniony. Odpowiedź Stimsona pozostaje tajemnicą. W Archiwum Narodowym i Bibliotece Prezydenta nie zachował się żaden ślad. Wtedy nie postrzegali tego jako zjawiska pozaziemskiego. W 1942 roku była to raczej osobliwość. Państwa osi chcą opanować kontynent. Roosevelt był tak zajęty wojną i swym słabnącym zdrowiem, że nie przejmował się UFO. Prezydent Truman. W lipcu 1947 roku pojawiło się widmo nowej wojny i nowy wróg. Związek Radziecki. Komunizm to fałszywa filozofia. Amerykanie spoglądali w niebo. Niektórzy widzieli UFO. Trumana poinformowano o incydencie w Nowym Meksyku. Do prasy przeciekły wieści o Roswell i rozeszły się po całym kraju. To był pierwszy prezydent, który publicznie zajmował się UFO. Truman odegrał kluczową rolę w śledzeniu zjawiska UFO w tamtych latach. Wiemy, że prezydentów informowano o latających spotkach. Takich rzeczy nie znajdziecie w pamiętnikach Trumana ani w akademickich opracowaniach o jego administracji. Wiemy jednak, że tak było. Skąd? Od generała Roberta Landry'ego, wtedy pułkownika lotnictwa, który dostarczał mu tych informacji. Truman nagrodził Landry'ego, swojego osobistego pilota, mianując go swym adiutantem do spraw UFO. Landry miał konsultować się z CIA. Co 3 miesiące składał prezydentowi ustny raport w sprawie UFO, do końca jego kadencji. Odbyło się 18 spotkań. Chętnie bym posłuchał tych rozmów. Nie rejestrowano ich, żeby nie trafiły na szpalty New York Timesa. Jednak incydentów w stolicy Ameryki nie dało się zignorować. 1952 to znaczący rok w historii UFO. Wielu wojskowych i cywilów w całym kraju widziało wtedy latające obiekty. Do kulminacji doszło w lipcu, gdy UFO regularnie pojawiały się nad stolicą. To przypominało inwazję. Obiekty znikały, myśliwce zawracały, obiekty znów się pojawiały. Pokazywało to bezradność rządu. To było tak wielkie wydarzenie, że trafiło na pierwszą stronę New York Timesa. Truman wziął byka za rogi. Przywódcy z mniejszym wahaniem mówili o latających spotkach.
Tak postąpił Harry Truman na konferencji prasowej w latach 50. Czy szefowie połączonych sztabów rozmawiają z panem o UFO? Tak, omawialiśmy to na każdej konferencji z wojskowymi, ale nigdy nie potrafili dokładnie opisać, co widzieli. Wie pan coś na ten temat? Nie, ale ciągle słyszy się o latających spotkach. Prezydent Eisenhower. Nie będziemy próbowali ugłaskać agresora, sprzedając nasz honor za bezpieczeństwo. Choć Truman poruszył ten temat publicznie, sam nigdy nie miał bliskiego spotkania. W przeciwieństwie do Dwighta Eisenhowera, który widział UFO na początku lat 50. W 1952 był na okręcie u wybrzeży Anglii, gdy pojawił się niebieskawy obiekt. Trwało to około 10 minut. On i admirał wyszli na pokład. Eisenhower był w piżamie. Stali i obserwowali to zjawisko. Prezydent powiedział, powinienem to zbadać, ale nigdy więcej o tym nie wspomniał. Za kadencji Eisenhowera UFO dzięki filmom i telewizji stało się częścią amerykańskiej popkultury. Ale Biały Dom miał do czynienia nie tylko z fikcją. W czasach Eisenhowera UFO zaczęto otaczać tajemnicą. Za jego administracji, nawet w kręgach wojskowych, temat UFO podlegał coraz większym ograniczeniom. Pojawiały się nieprzemyślane uwagi ludzi zbliżonych do Białego Domu. W maju 1954 roku w Amarillo generał Nathan Twining, szef Sztabu Sił Powietrznych, złożył zaskakujące oświadczenie. Powiedział, jeśli przybędą z Marsa i są wysoko zaawansowani, nie mamy się czego obawiać. Niech inne mocarstwa wiedzą, że na tej półkuli zamierzamy pozostać panami we własnym domu. Prezydent Kennedy. W roku 1963 prezydent Kennedy był na łodzi w pobliżu swego domu w Hyannisport. Gdy płynął koło Cape Cod, zauważył spadający srebrny obiekt o średnicy 20 metrów. Inni też to widzieli. Kennedy powiedział, żeby nikomu o tym nie mówić. Trudno potwierdzić tę historię. Można w nią wierzyć lub nie. Nie sposób ocenić jego wiedzę o UFO. Jego tragicznie przerwana kadencja pozostawiła w prezydenckiej bibliotece niewiele dokumentów o UFO. Kennedy jest wielką zagadką, bo można przypuszczać, że miał istotne informacje o UFO. Chciał uniknąć wojny. Każdy pocisk wystrzelony z Kuby przeciw jakiemukolwiek państwu na półkuli zachodniej, warto pamiętać o kryzysie kubańskim, wywoła największy kryzys w dziejach świata. Był świadom, że latające spotki mogą sprowokować nas lub Rosjan do rozpoczęcia wojny. Czynił starania, żebyśmy nie zaczęli nagle strzelać do UFO. Robert Kennedy, brat Johna i prokurator generalny, pokazał listy od badaczy UFO kongresmenowi Geraldowi Fordowi i dowódcom sił powietrznych. Robert Kennedy bardzo interesował się UFO. Poruszył ten temat w kilku swoich listach. To rzadkość, by osoba tak wysoko postawiona wypowiadała się o tym pisemnie. Wielu badaczy UFO sądzi, że różnice polityczne mogą wpływać na dostęp do pewnych informacji. Niektórych prezydentów wywiad nie informował w pełni o UFO. Podobno Kennedy był pierwszym prezydentem, któremu nie ujawniono całej prawdy.
Chciał pokonać Rosjan w wyścigu na Księżyc, ale nie interesował się kosmosem. To była raczej rywalizacja polityczna. Z kolei Johnson bardzo interesował się kosmosem. Prezydent Johnson. Przeciw takiej potędze niszczycielska moc wszystkich bitew stoczonych przez człowieka jest jak petarda rzucona w słońce. Lyndon Baines Johnson był wiceprezydentem za kadencji Kennedy'ego. We wrześniu 1961 roku odpowiedział na list od badacza UFO dotyczący pozaziemskich odwiedzin. Johnson doradził mu, żeby udał się do NASA zamiast do sił powietrznych. To była dziwna rada i dziwne, że wiceprezydent odpowiedział na list o UFO. Za prezydentury Johnsona wojsko zbadało rzekomą katastrofę UFO koło Kecksburga w Pensylwanii. Wydarzenia z 9 grudnia 1965 roku są ważnym rozdziałem w historii UFO i Białego Domu. Uczestniczyli w tym ludzie z NASA i sił powietrznych. Obiekt został przeniesiony i na tym koniec. Powiedzieli, że to był meteoryt. To było oficjalne wyjaśnienie. Gdy badam jakieś ważne wydarzenia związane z UFO, przeglądam dokumenty z Białego Domu i sprawdzam, kto tam był, gdzie był prezydent i sekretarz obrony. Sprawdziłem w bibliotece Johnsona, że prezydent był na ranczu w Austin w Teksasie. Następnego ranka pojawiły się tam wszystkie ważne osoby. James Webb, szef NASA, gubernator Pensylwanii, członkowie połączonego sztabu. Są materiały pokazujące ich przybycie na rancho. Przypominało to spotkanie w sprawie wojny wietnamskiej. Niczego nie można dowieść, ale prezydent miał zdjęcia tego pojazdu. Istnieją poszlaki, że coś działo się wokół prezydenta następnego poranka po katastrofie. Prezydent Nixon. Zainteresowanie prezydenta Richarda Milhousa Nixona UFO trudniej ocenić. Niektórzy twierdzą, że rozmawiali z Nixonem o UFO. Interesował się tym. Podobno miał dużą kolekcję książek o UFO, czego nie udało mi się potwierdzić. Mówi się, że otrzymywał szczegółowe informacje, które mógł później opublikować. Są podstawy do przypuszczeń, że chciał ujawnić dane za pośrednictwem programu telewizyjnego Roberta Emenegera. UFO, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Republikanie poprosili go, żeby wyprodukował program, posługując się tylko rządowymi ludźmi, bo oni mieli ujawnić dane. Bob Emenegger był producentem telewizyjnym i znał ważnego człowieka z ekipy Nixona w Białym Domu. Znałem Boba Haldemana z bractwa UCLA, Beta House. Za Nixona został szefem administracji Białego Domu. W połowie lat 70. Emenegger i jego partner szukali materiału do swojego programu w archiwum filmowym Bazy Sił Powietrznych w Norton. Paul Shartle powiedział nam, że mają film z lądowania statku kosmitów w bazie lotniczej Holloman, który później trafił do Norton. Pomyślałem, że to niesamowita historia. Powiedział, jeśli jesteście zainteresowani, zapytajcie Pentagon, ale ukryjcie to pod innym projektem, bo temat UFO jest opatrzony czerwoną flagą.
bury those under those other projects because it's a red flag to get into the subject of UFOs. George Weinbrenner był specem od obcych technologii. Miał prywatny bunker w Wright-Patterson. Wędrowałem długim korytarzem pod okiem kamer. Podszedłem do jego biurka i zapytałem, co z lądowaniem statku kosmitów w bazie lotniczej Holloman. Sądziłem, że zaprotestuje, a on wyciągnął książkę i podał mi ją. Otworzyłem i przeczytałem dedykację. Mojemu przyjacielowi, pułkownikowi George'owi Weinbrennerowi, dr Allen Hynek. Hynek był naukowym doradcą sił powietrznych w kwestii UFO. Skonsternowany Emenegger skontaktował się ze swoim przyjacielem, szefem administracji Nixona, Bobem Haldemanem. Zapytałem go, czy słyszał o lądowaniu w bazie Holloman. Odparł, że tak, ale nie mam pojęcia, czy prezydent o tym wiedział. Chociaż Emenegger nie uzyskał dostępu do filmu z bazy Holloman, jego bezpośrednie doświadczenia rzuciły światło na to, co amerykańscy prezydenci mogli wiedzieć o UFO. Mój przyjaciel rozmawiał z dwoma byłymi prezydentami. Obaj potwierdzili, że widzieli ten film. Prezydent Ford. Kongres powinien zbadać zarejestrowane obserwacje UFO w południowej części Michigan i innych częściach kraju. Gerald Ford okazał zainteresowanie tematem UFO, gdy kongresmeni z jego okręgu opowiedzieli mu, że je widzieli. Zasadniczą funkcją kongresmena jest służenie wyborcom. Dlatego Jerry dopilnował, żeby doszło do przesłuchania. Gerald Ford wziął stronę tych, którzy oczekiwali odpowiedzi i wielokrotnie opowiadał się za dochodzeniem w tej sprawie. Piątego kwietnia 1966 roku Komisja do Spraw Sił Zbrojnych odbyła przesłuchania na temat UFO. Sekretarz Harold Brown stwierdził: niczego nie ukrywamy. Dochodzenie jest jawne. Także poranne przesłuchanie było jawne. Nie wiadomo, czy przesłuchania miały wpływ na poglądy Forda na UFO po tym, jak został prezydentem, ale dobrał sobie doradców, którzy rozumieli potencjalne zagrożenie, jakie stanowiło UFO. Miał kilku doradców, którzy w tym czasie nie byli jeszcze tacy ważni. Dicka Cheneya, Donalda Rumsfelda. Także George Bush Senior, jako dyrektor CIA, miał zaufanych ludzi. Po opuszczeniu Białego Domu Ford odpowiedział na list byłego oficera wywiadu sił powietrznych, który badał UFO. W trakcie swojej kariery publicznej w Kongresie, jako wiceprezydent i prezydent, prosiłem o informacje na temat UFO. Władze zawsze zaprzeczały domniemaniom o UFO. Jako prezydent Ford nie wypowiadał się na ten temat. Ktoś mu tak doradził albo stracił zainteresowanie. Pewnie uznał, że dyskutowanie o tym byłoby politycznie nieroztropne. Prezydent Carter. Są dokumenty łączące UFO z Białym Domem, które mówią, że prezydenci mogli je widzieć, ale tylko Jimmy Carter przyznał się do tego publicznie. Carter był znany jako prezydent UFO, bo mówił, że widział jakiś obiekt. Grupa miłośników UFO poprosiła go o wypełnienie ich formularza o dostrzeżeniu obiektu. Carter zrobił to. Carter powiedział, że incydent zdarzył się w październiku 1969 roku, kiedy przemawiał w Lions Club.
Co ciekawe, kiedy Carter zobaczył UFO, był ustawodawcą w Georgii. Mówił o tym publicznie. Gdy został gubernatorem, a później prezydentem, nigdy się nad tym nie rozwodził. Mówił, że zobaczył coś, ale nie mógł tego rozpoznać. Nie żartuję z ludzi, którzy mówią, że widzieli na niebie niezidentyfikowany obiekt latający. Zawsze mówił, że nigdy nie będzie wyśmiewał osób, które widziały UFO, bo sam tego doświadczył. Raport Cartera o UFO zawiera relacje o tym, co widział owej nocy. Nie próbowałem tego rozpoznać. To było niezwykłe światło na zachodniej stronie nieba. Nie widziałem go nigdy wcześniej ani później. Widziało to 20 osób. Carter twierdził, że obiekt miał wyraźne krawędzie. Był okrągły, świecący i oddalony o 1000 metrów. Cofał się, przybliżał, aż wreszcie zniknął. Gdy mówisz o UFO, ludzie patrzą na ciebie dziwnie. Dlatego niewiele osób postąpiłoby tak jak Carter i wypełniło formularz. Nigdy się go nie wyparł. Jimmy Carter był uczciwym człowiekiem i pozostawił świadectwo, którym będą się zachwycać przyszli badacze UFO. Uznają je za potwierdzenie, że rząd wie więcej niż mówi na ten temat. To była inspiracja dla Jimmy'ego, żeby ujawnić część tej wiedzy. W czasie kampanii prezydenckiej Carter obiecał, że jeśli wygra, ujawni wszystko, co może o UFO. Przekaże opinii publicznej i naukowcom informacje o dostrzeżeniu UFO. Co robili, żeby dotrzymał słowa? Pisali do niego listy mówiące: Jimmy, jesteś tam, gdzie możesz wypełnić obietnicę, więc zrób to. Za kadencji Cartera do Białego Domu przyszło 9 tysięcy listów w kwestii UFO. Naturalnie nie odpowiadał na nie sam, ale wiele osób liczyło na dotrzymanie obietnicy z 1976 roku. Inne chciały podzielić się własnymi doświadczeniami. Niektórzy sugerują inne powody, dla których Carter nie mógł dotrzymać swojej wyborczej obietnicy. Dyrektor CIA, George Bush Senior, informował prezydenta o sprawach wywiadowczych. Jimmy Carter zapytał o akta UFO. Bush odparł, że prezydent nie musi ich znać. Okazało się, że ciekawość prezydenta to za mało. Ci, którzy twierdzą, że George Bush informował Cartera o UFO, muszą tego dowieść. Były inne, bardziej prawdopodobne tematy do rozmów. Mimo wszystko, w czasie swojej administracji Carter ujawnił dokumenty o UFO. Dla wielbicieli tajemnic była to złota epoka. Na mocy ustawy o wolności informacji w ciągu ostatnich 30-40 lat ujawniono tysiące dokumentów na temat UFO, z czego połowę za rządów Cartera. Świeżo odtajnione dokumenty pochodziły z licznych agencji. Zawierały informacje o wielu zaobserwowanych UFO i oficjalne reakcje. Prezydent Reagan. Musimy działać dziś, żeby ocalić jutro. I żeby nie było nieporozumień, dodam, że zamierzamy zacząć działać. Zanim Ronald Reagan został prezydentem, dwukrotnie widział UFO. O pierwszym zdarzeniu napisała w swych wspomnieniach aktorka Lucy Ball. Kiedyś Reagan i jego żona Nancy spóźnili się na hollywoodzkie przyjęcie. Gdy się pojawili, byli bardzo podnieceni.
Opowiedzieli wszystkim, że widzieli jakiś obiekt nad wybrzeżem. Obserwowali całe zdarzenie. Ronald Reagan prywatnie bardzo interesował się tematem UFO. Lecąc kiedyś samolotem jako gubernator Kalifornii, rzekomo zaobserwował intrygujące zjawisko. Podobno widział białe światło zygzakujące wzdłuż jego samolotu. Wszedł do kokpitu i kazał pilotowi lecieć za nim. Pilot miał wylatane 30 tysięcy godzin. Ten obiekt widzieli wszyscy na pokładzie. Ponoć ścigali tajemnicze światło przez kilka minut, dopóki nie zniknęło. Czy stąd wzięły się wzmianki o UFO i życiu pozaziemskim w czasie jego prezydentury? W czasie przemówienia w lutym 1988 roku Reagan powiedział: nasz niewzruszony sceptycyzm na temat reakcji Waszyngtonu na UFO, na te dziwaczne, chybotliwe, migocące spotki na niebie, wymaga przemyślenia. Prezydencka przemowa to skomplikowana rzecz. Powstaje na podstawie wielu szkiców. Ludzie sprawdzają wszystkie słowa, liczby i fakty. To długi i złożony proces. 25 agencji i Departament Stanu wtrącają swoje 3 grosze, chcą coś usunąć. Zacząłem sprawdzać przemowę Reagana. Przejrzałem wszystkie, które wspominały o inwazji kosmitów. Reagan nalegał, żeby poruszyć temat UFO. Wierzył, że w razie inwazji z innej planety świat się zjednoczy. Nazywał to swoją fantazją. Wymieniał uwagi z autorem swoich przemówień, Rettem Dawsonem, który chciał usunąć z nich elementy fantazji. Dyskusja poprzedzała wystąpienie Reagana w 1987 roku w ONZ. W notatce Dawson napisał: panie Reagan, oto pańska mowa. Proszę ją przejrzeć i skomentować. Zaznaczył, że fragment o inwazji kosmitów został usunięty. Na notatce prezydent napisał odręcznie swoje żądanie. Reagan dopisał u dołu, że w mowie jest za dużo antysowieckich akcentów i prosił o przywrócenie jego fantazji o zjednoczeniu świata w obliczu inwazji stworów z innej planety. Użył słowa stwory. Dawson przepisał mowę i na 42. ogólnym zgromadzeniu ONZ 21 sierpnia 1987 roku Reagan powiedział: nasze ogólnoświatowe rozbieżności znikną, gdy staniemy w obliczu zagrożenia z kosmosu. Zatem pytam was, czy obca siła nie jest już obecna wśród nas? Powód jest prosty. Wolicie zobaczyć UFO niż jego plan. Prezydent George Herbert Bush. Ufolodzy twierdzą, że George Bush dzierży klucz do współczesnej wiedzy o UFO. George Bush senior to jeden z kluczowych prezydentów, jeśli chodzi o ufologię. Jest ważnym prezydentem, bo badacze uważają, że wie, co się dzieje. Był dyrektorem CIA za Forda i wiceprezydentem za Reagana przez 8 lat. Dostawał informacje o wielu sprawach, w tym o UFO. Mieli do niego zaufanie wojskowi i wywiad. Jego imieniem nazwano budynek w kwaterze CIA. Bush, jako szef CIA, musiał wiedzieć, co dzieje się w agencji w kwestii UFO. Zapewne zostanie to ujawnione dopiero po jego śmierci. Ludzie pisali do agencji, gdy w niej służył.
pytali o materiały dotyczące UFO. Było wiele takich zapytań. CIA twierdzi, że nie zajmuje się już tym tematem. Ale ilu Amerykanów jest skłonnych w to uwierzyć? Niewiele dokumentów wiąże prezydenta Busha z UFO. Gdy napisałem do biblioteki Busha, pytając o dokumenty UFO, odparli, że mają tylko jeden. Brak dokumentów łączących George'a Busha seniora z UFO. Ale nie ma wątpliwości, że ten człowiek wiele wiedział na ten temat. Odpowiedź może kryć się wśród najtajniejszych rządowych dokumentów, ostatnio odtajnionych przez kilka agencji wojskowych. Dla wielu badaczy UFO George Bush i jego współpracownicy Dick Cheney i Donald Rumsfeld ściśle strzegli akt UFO w kręgach wojskowych i wywiadowczych. George Bush z pewnością wie dużo o tym, co dzieje się w sekretnym świecie prezydentury, w świecie realnej władzy i bogactwa. To facet, który czerpie zyski z ropy i ma koneksje. George Bush wie, o co w tym wszystkim chodzi. Prezydent Clinton. O ile wiem, statek kosmitów nie rozbił się w Roswell w Nowym Meksyku w roku 1947. Prezydenckie archiwa Williama Jeffersona Clintona zawierają wiele materiałów dotyczących UFO, od Roswell po rzekome bliskie spotkania. Clinton to prawdziwy pokerzysta. Bardzo interesował się UFO. Clintonowie stwierdzili, że biblioteka w Little Rock ma dużo szkła, bo chcą pokazać, że była to przejrzysta administracja. Dla badaczy to kopalnia złota. Clinton zrobił więcej niż wszyscy inni prezydenci, żeby odtajnić różne materiały rządowe. Bill Clinton to kolejny prezydent, który publicznie wyrażał zainteresowanie tematem UFO i nie bał się o tym mówić. Mówił o opiece społecznej. Młodzi ludzie twierdzą, że prędzej zobaczą UFO, niż dostaną zasiłek. Ilekroć chcą poruszyć temat opieki społecznej, wtykają Clintonowi do przemówień takie żarty. Clinton posłużył się tym 8-krotnie. Jednak badacze sądzą, że Biały Dom Clintona rozumiał potrzebę ujawnienia sekretów akt UFO. Najciekawszy komentarz na temat UFO Clinton wygłosił w trakcie przemówienia w listopadzie 1995 roku. Pisanie prezydenckiej mowy to nie jest zmyślanie historyjek. Trwa to wiele dni, tygodni, miesięcy. Wszyscy będą to sprawdzać. Każde słowo ma swoje uzasadnienie. Bill Clinton wygłaszał mowę o pokoju do 80 tysięcy ludzi w Belfaście. Stał i mówił o dzieciach. Odczytał list od Ryana i powiedział: Ryan, jeśli jesteś dziś wśród nas, oto odpowiedź na Twoje pytanie. Jeśli nasze siły powietrzne znalazły ciała kosmitów, nie powiedziano mi o tym, a chciałbym to wiedzieć. Tę wypowiedź cytowano w całej Ameryce. Jej druga część jest wyzwaniem rzuconym wojskowym. Jeśli odkryli ciała kosmitów, nie powiedzieli mi o tym, a chciałbym wiedzieć. W pierwszym raporcie sił powietrznych z Roswell z 1994 lub 1995 roku nie ma słowa o ciałach. Prezydent George Walker Bush. Czy jako prezydent zaufa pan ludziom na tyle, żeby powiedzieć im o UFO? Połowa obywateli wierzy, że te historie są prawdziwe. Powie nam pan, o co tu chodzi? Jasne.
George Walker Bush, 43. prezydent Stanów Zjednoczonych, przejął potężną administrację Białego Domu po swoim ojcu, żeby nie ujawniać sekretów UFO. Cheney i Rumsfeld mieli odpowiednie koneksje i znali sprawę. Zważywszy na administrację George'a Busha, nie wiadomo, ile ten człowiek wie o temacie UFO. Podobno wiceprezydent Dick Cheney zajmuje się tą kwestią. Kwietnia 2001 roku Grant Cameron miał okazję zapytać wiceprezydenta Dicka Cheneya o ujawnienie sekretów UFO. Wiedział, że pytania muszą być celne. Widziałeś UFO? Co o tym sądzisz? Kogo to obchodzi? Ważne, czy cię poinformowali. Czy podpisałeś świstek, że znasz temat? Jeśli wprowadzono prezydenta w temat UFO, to znaczy, że one istnieją i że to ważna sprawa. Zadałem kiedyś pytanie Dickowi Cheneyowi podczas programu radiowego w Waszyngtonie. Zadzwoniłem pierwszy i zapytałem. Od czasu wystąpienia George'a Busha w lipcu zeszłego roku krążą pogłoski, że zapoznano Pana z programem UFO. Czy pracując dla rządu otrzymał Pan informację o UFO? Jeśli tak, kiedy to było i co panu powiedziano? Gdybym je uzyskał, na pewno byłyby tajne i nie mógłbym o tym mówić. Zatkało mnie. Stwierdził, że takie informacje byłyby tajne i że nie mógłby o tym mówić. To znaczy, że zamierzają utrzymać to w tajemnicy. Pośrednio przyznał, że coś jest na rzeczy, że to jest tajne i ważne. Ujawnienie zagadnień UFO związanych z bezpieczeństwem narodowym jest od dawna dyskutowane. Kierownictwo powinno wiedzieć, jaka jest istota oficjalnych badań nad UFO. Dlaczego nie możemy otrzymać więcej informacji z Białego Domu? Nie znam odpowiedzi. Ujawnienie faktów o UFO byłoby koszmarem dla każdego prezydenta. To jak być trochę w ciąży. Nie można ujawnić tylko części prawdy. To nie przejdzie. Możliwe, że jakieś biuro zbiera wszystkie dane, ale trzeba wiedzieć, kto to robi. To coś dla miłośników teorii spiskowych. Prezydenci się zmieniają. Ich kariera w waszyngtońskim establishmencie jest krótka. Agencje wywiadowcze są wieczne. Utrzymanie status quo w kwestii UFO jest dla nich najłatwiejsze. Zwykli ludzie muszą zrozumieć, że ujawnienie tajemnic UFO jest ważne dla ich przetrwania i dla systemu rządów, w którym wyrośliśmy. A wierzyliśmy, że to rządy demokratyczne. Ujawnienie faktów jest istotne, bo otwiera rozdział naszej historii, który był niedostępny przez 60 lat. To naprawdę wielka rzecz. Niewiele zmieniło się od czasów prezydenta Roosevelta. Mimo postępów w technologii i zabezpieczeniach, UFO wciąż może zagrozić Białemu Domowi i prezydentowi. Dziś rano niezidentyfikowany statek powietrzny wdarł się na zakazany obszar. Ludzie z Białego Domu potraktowali to bardzo poważnie. 27 kwietnia 2005 roku radar namierzył niezidentyfikowany obiekt latający nad Białym Domem. Alarm o naruszeniu strefy powietrznej wywołał burzę w Białym Domu. Wkroczyły tajne służby.
Snajperzy zajęli pozycję, a agenci zaczęli oczyszczać teren. Bush i Cheney zostali przewiezieni do podziemnych bunkrów. Siły bezpieczeństwa odpowiedziały na zagrożenie chaotycznym działaniem, podobnym do reakcji wojska na UFO w 1942 roku. Co wywołało zamieszanie? Zdaniem władz była to tylko plamka na ekranie radaru.